przede wszystkim reforma szkolnictwa, przygotowywania kleru, powstanie seminariów. Sobór Trydencki, to jest bardzo ważny moment, to co się, proszę pamiętać, że wiek XV to jest wiek takich przemian, prawda? Kończy się tak zwana schizma zachodnia, czyli już nie ma dwóch czy trzech papieży, robi się jeden na początku XV wieku, świat się zmienia, odkrycie Ameryki, różne rzeczy. I w momencie, kiedy wybucha reforma Marcina Lutra, tak, i wszystkie z nią związane, później Henryk VIII w Anglii, i to wszystko się dzieje, Kościół reaguje, zwołując sobór, i ten sobór przede wszystkim, i to jest bardzo ciekawe, przede wszystkim kładzie nacisk na dwie rzeczy. Na liturgię ma być przejrzana, zreformowana, zuniformizowana, piękna, głęboka. I co z liturgią związane? Kaznodziejstwo, a więc seminaria. Seminaria, to już nie będzie tak, że księża się będą jedni od drugich uczyć, ktoś tam gdzieś w jakiejś zakonnej szkółce, ktoś gdzieś tam. Nie, robimy system seminariów, w których będziemy przygotowywać naprawdę dobrych, wykształconych kaznodziejów. Ja myślę, że to jest taka pierwsza odpowiedź. Tak? Oczywiście istnieje przy tym święte oficjum, które zajmuje się już nie tyle rozsyłaniem, chociaż też takie rzeczy się zdarzają, jeszcze w XX wieku się zdarzają, że przyjeżdżają wysłannicy tak zwanego świętego oficjum, czyli dzisiejszej kongregacji do spraw doktryny wiary, którzy przyjeżdżają tam, są wysyłani, sprawdzają i tak dalej. To się wszystko dzieje. Jeszcze w XX wieku, przecież nie tak dawno, przecież papież, nie wiem, zakazuje komuś uczyć, prawda, bo ktoś bzdury opowiada, to mówi, nie kochanie, ty nie będziesz miał naszej misji, możesz sobie uczyć, ale nie będziesz uczył jako przedstawiciel Kościoła. Są różne sankcje. Przez jakiś czas istnieje indeks, tak zwanych indeks ksiąg zakazanych, prawda, który ma na celu ostrzeganie, że tak powiem, chrześcijan przed lekturami, które mogłyby ich na złe drogi sprowadzić. Tak? Dla nas dzisiaj czasami zabawne jest, jak spotykamy, co się tam znajduje, prawda? No ale jakby reagowano, tylko już nie w taki sposób, tylko próbując rozwiązań bardziej strukturalnych, a nie doraźnych. Tak? Bo znowu, zmienił się świat. Zmienił się świat. Gdybyśmy próbowali gasić te takie lokalne pożary, to byśmy nigdy w życiu tego nie ugasili. Czyli trzeba było znaleźć rozwiązanie systemowe. Tak? I Kościołowi się dosyć udało. Tak? Chociaż wprawdzie jest ten słynny dowcip, który Dominikanie lubią opowiadać. A mianowicie, jaka jest różnica między Dominikanami i Jezuitami. Otóż Dominikanów powołano do zwalczania albigensów, a jezuitów powołano do zwalczania protestantów. Widzieliście jakichś albigensów? To jest właśnie ta różnica. Przepraszam, dowcip jest okrutny, ale no, tak, nie chodzi o albigensów, chodzi o jezuitów w tym dowcipie. Więc to ich szczypiemy. Tak? Ale tak odpowiem na pana pytanie, że oczywiście miało to miejsce, ale w taki systemowy sposób.